Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie, ziom. Cześć! Dzisiaj będę chciał ci pokazać, jak u mnie wygląda sprawa z zapachem do auta. Jak wiadomo, produktów mamy mnóstwo na rynku, nie są to tanie imprezy. Z reguły te tańsze pachną jakiś czas, później to szybko umiera, nos się przyzwyczaja. Ja u siebie rozwiązałem to troszeczkę inaczej. Kupuję takie olejki aromatyczne, które zalewa się do sprytnych pojemniczków, gdzie woda paruje i rozprowadza na ten zapach para. Ja to sobie rozwiązałem w ten sposób, że nawilżam wcześniej zakupioną deseczkę, jak ja to mówię, Fresco. Uwielbiam te zapachy i polecam. Jeszcze troszeczkę pachnie, ale olejkiem. Jak sprawa u mnie wygląda? Taką deseczkę nasączam właśnie ulubionymi zapachami. Tu mam na przykład drzewo sandałowe. Zarzucam srogo. Nie żałuję. Powiedzmy w okolicach 20 kropel. Rozwijam folię spożywczą. Nożyczek, kurczę, nie wziąłem, ale to zaraz, momencik, zaraz wezmę. I rozprowadzam. Rozprowadzam równiutko po deseczce. Tak, żeby się pięknie wchłonęło w deskę. Odwracam i to samo. Może 20 kropel to przesadzam, ale 10 kropelek. Taka buteleczka, kupiłem ją na znanym portalu aukcyjnym. Kosztuje 5 zł. Kupujesz sobie kilka ulubionych zapachów. Słuchaj, to masz 15 zł. I uwierz mi, że taki zapach u mnie w samochodzie utrzymuje się minimum 3 tygodnie. Minimum. Gdzie nos przyzwyczaja ci się do zapachu. Także, że tak powiem, obca osoba wchodzi i na pewno ten zapach wyczuwa. Myślę, że do miesiąca to na miękko. Ale podstawa jest to właśnie, żeby dobrze nasączyć. I ponownie odwracam. I to wszystko na tej folii. Pamiętaj, to jest bardzo ważne. Z tej strony ciągnie już słabo. Już się nie chce nawilżać, więc zdejmuję. Odwracam. I smaruję tę stronę. Jak już wystarczająco nasmaruję, teraz idę po nożyczki. Zobacz. Zastąpione nożyczki warsztatowe. O. Przycinam sobie folijkę. W sumie to powinienem to zrobić szybciej, żeby było łatwiej. No ale tak to już jest. Emocje, emocje, emocje i teraz jej nie utnę. Nie utnę. Jak już delikatnie natnę, to już później idzie. Plus spożywczej. Kurczę, ktoś do mnie dzwoni. Przepraszam. O, mamusia. Wybacz, za chwilę wracam. Przepraszam. Już jestem. Niestety mój fantastyczny wujo zmarł. Kurczę, w święta sobie wymyślił. Film nagrywam, słuchaj, lany poniedziałek, więc w nocy zmarł mi mój wujo. Dobra, nie o to chodzi. Pokażę ci, o właśnie, jak się ładnie nasączyła. Spójrz. Tu będzie widać, o, w którym miejscu łapie, w którym się już nasączyła odpowiednio. Ta strona na przykład nie chłonie tak dobrze. Ta strona chłonie fantastycznie. Ta właśnie z wycięciami. I tu bym proponował na tym się skupić właśnie. Jeżeli nie masz deseczki Fresco, myślę, że spokojnie wystarczy jakaś ładna sklejeczka. To nie ma, to nie jest powiedziane, że musisz mieć deseczkę Fresco. Nie. Sklejeczka cieniutka, ładnie obrobiona. Otworek, sznureczek i moim zdaniem jest to samo. Także to się niczym innym nie różni. Tu sobie pozwolę jeszcze 4 kropelki. Sandałka.
i w tym momencie zawijam folijkę, tak żeby to było szczelne, żeby się to wchłaniało. I na koniec, słuchaj, jeszcze zakładam rękawice. Jedną i drugą. I tak jak widzisz, mam tutaj magiczny pojemniczek ze sznureczkiem. Taka sprytna skrzyneczka po perfumach. Wkładam skrzyneczkę razem z sznureczkiem, zamykam i tak sobie leży i czeka na wymiankę. Nie trzymam się jednego zapachu z tego względu, że nawet jak powtórzę sobie taką akcję z zapachem, który był w aucie, niestety czuję go 3 dni. Nos się przyzwyczaja. Tak, w ten sposób mam 3 takie pojemniczki. Teraz jedna taka deseczka wisi właśnie w aucie i sobie pachnie. Mam 3 takie pojemniczki i co 3 tygodnie na wymiankę to idzie, także cały czas mam świeży zapaszek. Zmieniam. Co do zapachu, wiadomo, no każdy ma inny nos, każdy to inaczej. Tutaj mam na przykład Earl Grey, herbatkę, rewelacja. Naprawdę bardzo fajny zapach. Powiedz mi, jak u Ciebie wygląda, jeżeli chodzi o zapachy samochodowe. Nie mówię tutaj o klasycznych gotowcach, bo wiadomo, jak to jest na rynku, jest tego mnóstwo, każdy będzie miał swoje zdanie, swoje ulubione. Czy Ty masz jakiś patent, jeżeli chodzi o zapach samochodowy, który sobie sam skonstruowałeś, o może tak, jakiś patencik, który może rzeczywiście będzie lepszy niż ten mój patent, bo nie jest powiedziane, że on jest fantastyczny. Dla mnie jest fantastyczny i sprawdzony już od chyba roku czasu, tak śmigam. Co najmniej od roku czasu i na chwilę obecną to najlepiej zdaje egzamin. Pochwal się swoim patentem, zapraszam Cię do komentowania. Ja się z Tobą żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!